Siemanko, z tej strony Matt, Rap Matters, witam w drugiej części podsumowania 2019 roku. Dzisiaj top 5 najlepszych i najgorszych płyt, płyty przeoczone, a także płyty walczące o top 20, czyli generalnie rzeczy warte uwagi. Gwoli ścisłości, w 2019 roku przesłuchałem około 150 premier z polskiego rapu. Jeszcze z 10-15 płyt mi zostało, ale no cóż, nie ma co odwlekać dalej tego podsumowania. Zacznijmy może od najgorszych płyt, bez kolejności, bez komentarzy, bo nie zmuszałem się do tego, by jeszcze raz je przesłuchać. Wcześniej oceniałem je w podcastach. Zatem top 5 najgorszych płyt 2019 roku to KN 2020, Przyłów VBS, Stowarzyszenie Umarłych Raperów, O Co Chodzi, Miłość, VNM, Choose to Die Nice i White 2115, Młody Książę. Płytami najbardziej niedocenionymi, przeoczonymi przez większość słuchaczy są Miły ATZ, Deadline EP, Dzice, Glitch Please, Rane, Random Artist Volume 1, Paweł Bokun i Piwnica D, MAPA, Zoning Out Volume 2, Maciej Spons, Muzyka Samobójcza i Skiboy Ses, Psia Krew. A lista albumów walcząca o tą topkę to w dowolnej kolejności. Major SPZ na bitach Mateo Nitro, Pickers Zabić Trapera Mixtape, Przemo DBM Kolizje, Jetlag Szum, Clarence i Mario Kontrargument Ghetto Pop, Bonsol Restart, Emil G, Młody Skrubol, RTN Function, Soul Pit Noir Fiction, WCK Stay True, Unda Knap, Damaradę, Ero i Kosi Black Book, Refari for Funk, Don Guralesco i Mateo Miłość Szmaragd i Krokodyl, Alchemines on a Mission, Frosty Reggae Midas, Młody Dzban, Ale się zjarałem, Otoczajnik i mixtape UFO Core. I dwiema płytami, nad którymi bardzo długo myślałem, czy nie włączyć ich do top 5, są Melodramat z Trwaj Stylu, ale tutaj mam zbyt krótką próbę czasu, by należycie docenić ten krążek bądź nie, ale wydaje mi się, że będzie takim moim growerem. Oraz Żabson Internazjomal, ale tam jest zbyt wiele rzeczy, które mnie irytują, więc niestety troszkę zabrakło. A top 5 2019 roku wygląda następująco. Na piątym Wiktor z WWA, Miłość, Nienawiść, Balet. I długo myślałem nad tym, czy Wiktor zasłużył, czy nie zasłużył, czy to top 5 to nie jest za wysoki próg dla niego. Ale przemyślałem tę sprawę milion razy i jest to płyta, której słuchałem bardzo często, która sprawiła mi wiele radości. Wracałem do singli takich jak Mumble, Zapalniczki, czy do refrenu z Shiraka. Naprawdę często gdzieś tam kołatał mi się w głowie. Zatem Miłość, Nienawiść, Balet no musi znaleźć się w moim top 5. Powtórzę to, co mówiłem w recenzji. To płyta zrobiona z wielkim mainstreamowym rozmachem, z przeniesieniem amerykańskich trendów z głową, z wieloma bardzo chwytliwymi, melodyjnymi momentami, które naprawdę trudno wyrzucić z głowy po tym, jak się je już usłyszy. Są tam świetne aranżacje, Wiktor jest gościem, który bawi się flow, który potrafi i nie boi się zaśpiewać. Co więcej, płyta trwa ponad godzinę, a Wiktor uniósł to i ma pomysł na to, jak zabawić słuchacza i jak robić mainstream w Polsce. Wielkie propsy i liczę na to, że w 2020 roku więcej słuchaczy przekona się do niego, a on wypuści kolejny tak dopracowany projekt. Na czwartym miejscu Młody Dzban, Życie na parkingu, epka. No i cóż to za fantastyczna postać z tego Młodego Dzbana. Gość wbił się w rok z kapitalną epką, z fragmentami serialu Chłopaki z baraków i nagrał to wszystko w takim stylu, że aż mnie zmusił do tego, by obejrzeć w końcu ten serial. Dzban to raper, który używa wielu gierek słownych i teoretycznie one już nie powinny nas śmieszyć, ale jednak trudno się nie uśmiechnąć przy jego wersach, bo jego te ciągi rymowe, ciągi myślowe, skojarzeniowe lecą w niewyobrażalnie dziwnych i głupich kierunkach. Do tego część epki jest nagrana na bitach zrżniętych z popowych hitów takich jak Aha czy Kate Ryan. No zatem nie jest to na pewno poważna płyta, ale bardzo świeża i pomimo braków w warsztacie Dzbana, jakie na początku roku jeszcze były, bo on przez ten rok też bardzo poprawił swój warsztat, to pomimo tego on wnosi na scenę świeżość. Także Życie na parkingu nawet po dziesiątkach odsłuchów słucha się znakomicie i zasłużył na to czwarte miejsce. Na trzecim miejscu Problem Widmo. Znowu to zrobili po prostu. Widmo to kolejny bardzo dopracowany album Problemów. Wydaje mi się, że nawet top 3 w ich dyskografii po Art Brudzie i po płycie Problem.
Zupełnie nie zgadzam się z opiniami, że oni dalej nagrywają to samo, bo Widmo jest albumem o wiele smutniejszym niż poprzednie, dojrzalszym, mniej hedonistycznym. Widać tutaj też chęć rozwoju Oscara, szczególnie tego wokalnego, i to może nie brzmi jeszcze w 100% dobrze, ale widać, że nie stoi w miejscu. Na Widmie mamy też sporo magnetycznych kawałków, takich, do których dobrze się wraca. I są to na przykład National Geographic, Crash Test, Rotterdam, Interpol. No jest tu naprawdę czego posłuchać, jest tu dużo momentów i dziwi mnie, że ludzie potraktowali Widmo troszkę jak rozczarowanie. Trochę też słabość 2019 roku pokazuje to, że płyta, która jest maksymalnie top 3 w dyskografii Problemu, potrafi zawojować też topkę roku, ale z drugiej strony może to też pokazywać wielkość tego duetu. Jeśli chodzi o Oscara, to on też w tym roku bardzo, może nie bardzo dużo, ale nawinął kilka gościnnych zwrotek i tam też wypadał bardzo dobrze. I na koniec dodam, że Widmo zostało wybrane albumem roku na grupce Rap Matters. I numer dwa, i tutaj prawdopodobnie największe zaskoczenie, bo jest tutaj Hubert Tass i jego Unfinished. Kontrowersyjnie dlatego, że wiele osób tej płyty zupełnie nie zna, że wiele osób o niej nie słyszało. Niemniej, jeśli uważnie słuchaliście podcastu, to wiecie, jak Unfinished mi się podobało. To kapitalne połączenie jazzu z rapem. Hubert zna się na swoim fachu. Inspiracje do tego krążka zbierał mieszkając w Azji i słychać to na tej płycie. A Unfinished, wbrew tytułowi, jest albumem kompletnym, dopracowanym, dopieszczonym i zabiera nas w piękną hip-hopową podróż pełną skreczów, dobrych perkusji, sampli czy żywych instrumentów dogrywanych przez prawdziwe muzyczne tuzy. Bardzo miło mi się wracało do tego krążka, zwykle słuchałem go od A do Z. Jeżeli już wracałem do jakiegoś pojedynczego tracku, to jest to Be Paris Thing. No to album, który z pewnością nie zostanie należycie doceniony i nie mam co do tego wątpliwości, bo po pierwsze jest to płyta instrumentalna, a po drugie jazz rapu niewiele osób słucha, szczególnie w Polsce, bo w Azji, w Japonii szczególnie jest to wciąż dość popularny gatunek. Niemniej uważam, że Unfinished jest albumem nagranym na poziomie światowym. I pierwsze miejsce, i jest tam epka Tuzy Moonmood, czyli 15 minut wystarczyło, by w tym roku zawojować polski rap, by zdobyć miano albumu roku. Podoba mi się tu wszystko, doskonałe podkłady Palasa z 808 Mafii, a Richie i Benito. To kapitalnie uzupełniający się duet, zarówno pod względem raperskim, jak i tekstowym. Mnóstwo tu zapadających w pamięć one-linerów, mnóstwo smaczków, mnóstwo trafionych follow-upów. Jest melodyjnie, magnetycznie. Trudno się oderwać od klimatu tego krążka i zapada w pamięć tam naprawdę wiele rzeczy. I refreny, i te pojedyncze linijki. Wszystko się tam po prostu zgadza. Cieszę się, że jest to 15 minut, a nie 30, gdzie na przykład połowę trzeba byłoby wyrzucić. No rozwodziłem się nad tymi wszystkimi aspektami w recenzji z którymś z Rap Matersu, więc odsyłam też tam, a słowo podtrzymuję. Jedyne co bym zmienił, to chyba tą ocenę z 8 na 10 podciągnąłbym na 9 na 10. Jest to też krążek, który od momentu premiery gdzieś tam nie schodził z moich głośników. Płytę miałem prawie cały czas w samochodzie i słuchałem. Ileś kawałków było na playlistach i też ciągle się przewijały. Jak nie miałem czego włączyć, to włączałem właśnie Moonmood. No i jest to też jedna z niewielu płyt, które mogę włączyć 2 czy 3 razy pod rząd i zupełnie mi to nie przeszkadza, także piękna sprawa i jeszcze raz wielkie propsy. I to tyle, jeśli chodzi o moje topki. Kilka płyt z 2019 roku, tak jak mówiłem, jeszcze czeka na przesłuchanie i ocenienie, ale to trafi już do kolejnego Rap Matters. Wcześniej jeszcze będzie drugie Q&A. Pytania możecie zadawać pod ostatnim Rap Matters. Do wygrania jest płyta Alchemines on a Mission. Deadline jest do premiery odcinka, także już niewiele czasu zostało. W podpisie linki do Patronite'a i playlist. I to już wszystko. Do usłyszenia.